Błędy lekarskie to najprościej mówiąc pomyłki w leczeniu, które mogą mieć różne konsekwencje. Szacuje się, że w Polsce rocznie może dochodzić od 20 do nawet 30 tysięcy takich przypadków. Nie są jednak prowadzone żadne statystyki na ten temat. W tak dużej liczbie błędów czy złych skutków leczenia to trzeba też mieć na względzie ilość hospitalizacji, ilość porad lekarskich każdego roku, które mają miejsce w Polsce. Pamiętajmy o tym, że w Polsce około 7 milionów ludzi każdego roku jest hospitalizowanych. Natomiast w Polsce realnie 100-200 osób jest ukaranych za błędy lekarskie. Reszta, na te 20-30 tysięcy osób, jest zamiatana pod dywan. W czerwcu 2013 roku w szpitalu MSW w Bydgoszczy podczas zabiegu zmarł pan Paweł Adamus. Pan Paweł miał 38 lat, z żoną mieszkał w Norwegii. Przy wzroście 170 cm ważył 170 kg. Patologiczna otyłość zmusiła go do szukania pomocy u lekarzy. Zdecydował się on na zabieg bariatryczny. Chodzi o założenie balonika w żołądku. Pan Paweł za zabieg zapłacił 5,5 tysiąca złotych. Pan Adamus był przygotowywany do operacji bariatrycznej i w trakcie podawania znieczulenia nastąpiła zatrzymanie akcji serca, w wyniku czego pacjent zmarł. Wiem, że ten przypadek był przedmiotem dociekań prokuratury. Wiem również, że prokuratura umorzyła postępowanie w tej sprawie. Wiem również, że wznowiła je ponownie, więc ze spokojem deklarujemy chęć współpracy z prokuraturą na każdym etapie i ze spokojem czekamy na rozwiązanie tej sprawy. Jak mogło dojść do tego, że w czasie działania anestezjologów rozpoczyna się rozległy zawał serca i mimo, że są lekarze, mimo, że jest sprzęt w okolicy, nie jest się w stanie podjąć skutecznych działań reanimacyjnych i tego człowieka przywrócić do życia, kiedy wszystko, co jest potrzebne, powinno być w najbliższej okolicy? Pacjent przyszedł do szpitala z kompletem ważnych badań. To nie jest tak, że badania muszą mieć świeżość 3-2 dni. Te z miesięcznym okresem ważności również wystarczą, więc te badania, które posiadał, były aktualne. Był poddany również takiej ankiecie anestezjologicznej, gdzie był pytany o różne szczegóły ze swojego życia. Jest nam przykro, bo każda śmierć to jest porażka dla lekarza, natomiast nie mamy poczucia, że nie dopełniliśmy swoich obowiązków.